Trójka na moim kanale, witam Was serdecznie. Dzisiaj jedziemy na wieś sprawdzić, co w trawie piszczy. W śniegu w sumie, co piszczy, bo zawiało, przymroziło, napadało śniegu. Cieknie nam rura w łazience. Obawiamy się, razem się obawiamy. Ja nie jestem beztroska. Jak słychać? Obawiamy się, że mogło się coś tam wydarzyć, także tak, idziemy. A tak jest z nas młotki, że w sumie nie wiemy nawet, gdzie jest zabór główny. Że nie wiemy, nie powiedzieli nam. Nie powiedzieli nam. No tobie. Bo się nie pytaliśmy. Tobie. No, kto zbierał klucze? Ja. No. Ale ja miałam przyciąć w głowie. Ja bym się dowiedział. Także, o, dobra. Nie wiem, gdzie jest zabór główny. Gdzieś w polu sąsiada. Będziemy go szukać? Będziemy go szukać. W tym śniegu, w tych zaspach. Także, do zobaczenia na miejscu. Otwieraj to! Nie krzycz na mnie, bo się zamknę w sobie. No, nie biec. No, także tutaj kapie. Pół takiego dużego wiadra nakapało, już to wynieśliśmy. No, wstawiliśmy tutaj grzejnik i cały czas grzeje. Tutaj w sumie mogę zamieszkać, bo tu się nagrzało do 20 stopni. Także spoko. Rura cała, dom stoi. No nie jest cała, no cieknie, no tak, ale trzeba patrzeć na plusy. Się nie zna, nic się nie zna, ja nie wiem. Nie ma radości. Mamy pękniętą rurę. No, mamy podpękniętą tą rurę. Oj, ty jesteś marudo, ty nie masz nic radości życia w sobie. Nie cieszy się, że mam zabór pęknięty? No, że nie cieszyć się, ale cieszyć się, że nie leci mocno woda. Zabór główny gdzieś tu u sąsiada jest na polu. No, ale tak zasypało, że i tak nie znajdziemy, więc nie ma sensu się tutaj teraz stresować. Co ja będę się stresować? Aż mi żal iść tutaj ślady robić. Dobra, zabieram was na spacerek. Idę zostawić sąsiadce klucze, bo no właśnie są takie sytuacje, że
światło zostawiliśmy zapalone, albo właśnie ta woda tam kapie, to ona by mogła podejść po prostu i nam to sprawdzić. A sąsiadów mamy cudownych. Także jest rozwiązanie. Z górki na pazurki? Kurde, mam tak dobre buty, że nawet nie mogę się poślizgać. No wiecie co? Dupa. No, także taki oto króciutki vlog, żebyście wiedzieli, co tam u nas słychać. I dziękuję Wam bardzo, oczywiście jak zwykle, za oglądanie do końca. Ja sobie przez te zaspy siadę, to jest normalnie po prostu. Dawno już nie pamiętam takiej zimy. Jaram się jak małe dziecko. Tak. No, także dziękuję. Do zobaczenia na wiosnę.